30 sierpnia marszałek Sejmu Szymon Hołownia udał się z wizytą do Republiki Czeskiej. Odbył serię spotkań w czeskim parlamencie o dobrych wzajemnych relacjach i wyzwaniach dla bezpieczeństwa. Rozmawiał także z prezydentem Czech Peterem Pawlem. Szymon Hołownia wziął też udział w panelu Globset Forum 2024, gdzie dyskutowano o stanie demokracji w Europie i nowych wyzwaniach. Views, but about the most important crises they can identify around them, and the results were completely different.